Teraz mamy garby. I jak amortyzowanie, Alicja? W porządku, bardzo jest. Przyjemnie, komfortowo? Nie rzuca tobą po fotelu, co? Czekajcie, zobaczcie następny garb i teraz. No i jak? Nie, spokojnie. Czyli oceniłabyś, że jest poduszkowo, tak? Tak, tak. Chrysler, że bardziej trzęsie. Naprawdę? Słuchajcie, Alicja mówi o Chryslerze Grand Voyagerze. To jest Chrysler Grand Voyager ponad 3 metry rozstawu osi, 5 metrów długości. Także ten samochód, zobacz. Miła? No. Czyli amortyzowanie super, tak? Tak, ładne światła. Które światełka? Te ładne podobają ci się? Tak. Fajnie. A to światełko nie jest takie szpitalne, to co tu jest na tym? No trochę jest, ale... Ale rzeczy takie ładne. Takie modne światło teraz jest chyba, nie? Takie czyli białe światło. Nie takie żółte, tylko takie bardziej szpitalne, tak? No, no. Aha, okej. Okay. Czyli ogólnie wnętrze w nocy ci się podoba bardziej niż za dnia, tak? Tak, tak, zdecydowanie. Nie widać tych różnic kolorystycznych i ładne światło. Ogólnie kabina robi lepsze wrażenie po prostu po ciemku. Czyli nie wygląda zbyt dobrze, jak ją widać w całości. No dobra. A jak jeszcze powiesz o odnośnie w czasie jazdy wyciszenia? Czy jest tu cicho w środku? Tak, jest bardzo cicho. O, to jest bardzo cenna uwaga. Czyli na pewno Chrysler jest głośniejszy. No tak, tak. Czujesz, że jest tutaj większy komfort podróżowania, tak? Fajnie, że prawie w ogóle cię i tak nie widać, więc nie musisz się martwić, bo jest ciemno, to światełko świeci ci na książki, ale przynajmniej wiesz, no żeby było wiadomo, że nie gadam z jakimś tam tak zwanym czatem, tylko że tu siedzi naprawdę prawdziwa osoba, no to pokazaliśmy. No to jesteśmy już teraz, przyjechaliśmy kawałeczek dalej i zapytamy naszą pasażerkę, czy nadal jest tak cicho i przyjemnie w tym samochodzie, jak było, jak tak, ruszyliśmy. Tak, zdecydowanie tak, jest bardzo cicho. Czyli... Właściwie nie znam cichszego samochodu. Właśnie, czyli to jest to, że jak była prezentacja jak na postoju statyczna, to jeszcze nie wiedziałaś, jak się tym samochodem jeździ, więc on nie zrobił na tobie takiego wrażenia. A teraz stwierdzasz, że jest bardzo przyjemny i komfortowy, tak? Mhm. Dobra. A szyba jest dosyć duża, wystarczająco duża dla ciebie, żeby wszystko widzieć elegancko? Bo to też. Tu? Tak, ta przednia szyba. Czy jest duża? Bo w niektórych samochodach jest po prostu mniejsza i to niektóre osoby, które ze mną jechały, zauważyły, że tu jest jakoś tak więcej widać, że te słupki nie są takie grube. Ty pewnie jak nie prowadzisz samochodu. Ja nie prowadzę i nie skupiam się na tym za bardzo. Aha. Czyli nie widzisz tych różnic względem innych samochodów? Nie, nie. Aha, no to ja mogę tylko powiedzieć, że jest. No jest tutaj dużo więcej światła wpada do kabiny i widoczność jest lepsza właśnie w słupkach A z jednej i z drugiej strony. Jest fajnie. Czyli ogólnie samochód to robi dobre wrażenie, jak jedziemy, jest cichutki, komfortowy. Tak. I mogłabyś takim jeździć. Tak, tak. Dobra. Głośniki może też sprawdzić. Głośniki, tak, głośniki są. Czyli to jeszcze raz, coraz bardziej ci się podoba, tak? Tak, tak. A jak brzmi dźwięk w tym samochodzie? To audio standardowe, oceń. Jesteś muzykiem. No, w porządku. A można zmieniać na bardziej basowy? Na można, na pewno można przestawiać w opcjach, ale tu są takie skromne opcje, więc i skromne głośniki, więc przebasowienie na pewno tu pogorszy dźwięk. Po prostu nie wyrobią te głośniki, ale jakieś tam korekcje na pewno są możliwe. Ja bardzo nie lubię tego, jak muzyka musi przekrzykiwać silnik. Bo właśnie. Się nakładają dwa dźwięki i nie to słychać. Bardzo mądre rzeczy mówisz, bo jak a sobie ściszymy, zobacz. Nie. Zobacz, jest tak, że ten silnik praktycznie kompletnie nie istnieje, jakbyśmy jechali tak, elektrycznym tak. samochodem. Jak sobie damy muzyczkę, to słychać tylko muzykę, nie? Czyli to ci się bardzo podoba, tak? No to Alicja, powiedz tak, teraz jak już pojechałaś tym samochodem, możesz powiedzieć, jeden to jest masakra, oczywiście 10 to jest najlepszy samochód na świecie. Ile byś wystawiła za to, jak się tym samochodem jedzie, no teraz w nocy, więc światełka i tak dalej, cisza w kabinie, muzyczka grała. To radyjko takie z ikonkami. No tak z 8, 9. Czyli już zbliżamy się do samochodu roku, czyli jest szansa, że to może być to, czyli 8-9, czyli jest bardzo dobrze, tak? Tak, tak. Nie ma mistrzostwa świata, ale jest bardzo dobrze. Tak, tak. I mogłabyś polecić ten samochód dla rodziny jako komfortowy i przyjemny środek tak, transportu. Tak, do podróży, tak. Że miło się w nim spędza czas, tak? Mhm. No to super. No dobra, to kończymy ze względu bezpieczeństwa, już nie nagrywamy i dziękujemy za wystąpienie naszej tutaj bardzo miłej i tak, subskrybujcie kanał, dziękujemy naszemu uroczemu gościowi lajkujcie za wystąpienie. Lajkujcie na dole. Tak, tak, lajkujcie, nie wiem gdzie tam, ale możecie lajkować, subskrybować, na pewno jeszcze Alicja wystąpi kiedyś, na początku chyba nie miała zbytnio ochoty, ale chyba widzę, że aż tak się nie męczy jak nagrywamy, więc obiecuję, tak, że jeszcze kiedyś na pewno przy okazji innego samochodu, o właśnie, przy okazji innego samochodu na pewno jeszcze wystąpi. Mam nadzieję, że wam się spodoba, także możecie zalajkować, żeby widziała, że wam się podoba jej rola tutaj. No i do zobaczenia.